Koszykarki CCC rozpoczną bój o Mistrzostwo Polski. Ich rywalem, podobnie jak przed rokiem, będzie Wisła Kanpak, która broni krajowego czempionatu. Wisła i CCC to w Fort Germas Ekstraklasie zespoły odstające od wszystkich pozostałych pod każdym względem. Dysponują znacznie większymi pieniędzmi, a w ich szeregach grają gwiazdy światowego formatu, mają wspaniałych kibiców. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu Fort Germas Ekstraklasy niemal wszyscy zgodnie w roli faworytów stawiali polkowicko-krakowski duet i na finiszu rozgrywek to właśnie CCC i Wisła Kanpak pomiędzy sobą rozstrzygną walkę o złoto. Tegoroczna rywalizacja różni się od ubiegłorocznej choćby tym, że przed jej rozpoczęciem to Polkowiczankom daje się więcej szans na zwycięstwo. To nasze dziewczyny wystąpiły w elitarnym turnieju Final Eight Euroligi, a w trzech rozegranych w tym sezonie meczach z Wisłą były trzykrotnie górą. Pokonały rywalki zarówno w dwóch pojedynkach sezonu zasadniczego Ekstraklasy, a także w finale Pucharu Polski. Zakończyliśmy zasadniczy sezon na pierwszym miejscu, czego nam się wcześniej nie udało osiągnąć. I tutaj ta przewaga jest po naszej stronie, z czego się ogromnie cieszę i myślę, że kibice również. I te dwa mecze, które rozpoczynamy, fazę play-off, decydujące będą na pewno dla nas i istotne dla nas bardzo, bardzo, ze względu na to, że będą to mecze otwarcia. Jednak tak patrząc na skład, na to, co się dzieje ostatnio w klubach, na to, jak obydwa zespoły grają, to chyba również kadrowo jesteśmy troszkę mocniejsi. No i fakt, że mamy trenera od początku, który pracuje z zespołem przez cały sezon i na pewno doprowadził do tego, że ten zespół gra tak, jak tego oczekiwał, to też jest taki handicap dla nas. Z całą pewnością praca trenerów Winickiego, Szewczyka i Rusina jest widoczna i ewidentna. Ja jestem często na treningach, widzę, ile jest wylanego potu przez zawodniczki. Nikt nie grymasi. Nikt nie komentuje decyzji trenerskich i to jest bardzo istotne. Dziewczyny są zgrane, jest to zespół naprawdę w pewnym słowa tego znaczeniu i tu mamy na pewno przewagę. Natomiast ja chcę mocno podkreślić, Wisła jest to zespół, który jest naszpikowany gwiazdami wysokiego formatu. I te dziewczyny, gdy tylko podejmą grę, walkę, to naprawdę będzie nam bardzo ciężko, nie ukrywam tego. Natomiast liczę na to, że właśnie mając taki zapas i bagaż doświadczeń tego sezonu, nasze dziewczyny staną na wysokości zadania. Jak wygląda sytuacja kadrowa w drużynie, przede wszystkim pod względem zdrowotnym? Czy wszystkie dziewczyny są w 100% gotowe do tego, aby tę decydującą batalię rozpocząć? Tak, jak najbardziej. Sztab lekarski i nasz trener odnowy biologicznej Tomek Gruszkowski przygotował zespół naprawdę bardzo dobrze. Są drobne mikrourazy, ale tego się nigdy nie da uniknąć. Na dzisiaj, z tego co wiem, jest naprawdę wszystko ok. Dziewczyny są świetnie przygotowane i mam nadzieję, że tak będzie do niedzieli. Wydaje się, że w takiej warstwie psychologicznej również mamy delikatną przewagę, ponieważ trzykrotnie graliśmy z Wisłą w tym sezonie, no i za każdym razem wygrywaliśmy, ale to chyba nie będzie miało w tych meczach finałowych żadnego znaczenia. Rzeczywiście wygraliśmy 3 mecze i z tego się należy cieszyć, ale proszę mi wierzyć, to już jest historia. Playoffy się rządzą swoimi prawami, gramy dzień po dniu. Każdy mecz będzie dla nas istotny, każdy mecz będzie ważny. Nieważne, czy się wygra 1 czy 20 punktami, bo to będzie tylko po prostu 1 lub 2 lub 3 lub 4-0. Tu trzeba wygrać po prostu mecz, trzeba wygrać takie zawody, a w konsekwencji zdobyć Mistrzostwo Polski, bo taki był cel na ten sezon. Obecny sezon jest póki co najlepszy w historii naszego klubu. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze 4 zwycięstw. Pierwsze z nich, mamy nadzieję, Polkowiczanki odniosą już jutro. Otwierający finałową rywalizację mecz rozpocznie się w sobotę o godzinie 13. Pojedynek numer 2 także w Polkowicach w niedzielę o godzinie 19.30.